Cześć, witajcie. Lato 2020, mamy gorąco, a ja, słuchajcie, z wami się dzielę takimi informacjami. Jak sprawdzić pilota domowym sposobem? Ale nim do tego dojdę, chcę zaprosić wszystkich do subskrybowania kanału, żeby gdzieś coś jakoś mogli dostawać informacje ode mnie z tego, co gdzieś tam zamieszczę, jeżeli sobie życzą. Dobra. No i przechodzimy, więc tak, każdy z nas, w większości posiadaczy pojazdów, na aktualną chwilę ma jakikolwiek pilot do sterowania zamków centralnych, do załączania autoalarmu. Ja sobie tu przygotowałem już jakieś takie, żeby wam pokazać. No i tak, ja na przykład mam, słuchajcie, miernik taki do sprawdzania. Nie wiadomo, że nie każdy miernik ma, nie każdy mieć musi. Tu mam akurat miernik częstotliwości od 10 Hz do 50 Mega. No i później druga częstotliwość to jest od 1 Mega do 2,6 bodajże GHz. Także zakres dosyć duży. Jeżeli się robi, coś tam wykorzystuje, no to ma sens zakupienie takiego czegoś. Ale jest i też o wiele prostsza metoda. Dobra, nim dojdziemy do tej prostej metody, musimy wiedzieć, żebyśmy wiedzieli, co w ogóle ten pilot nasz robi. Słuchajcie, więc tak. Nasz pilot za pośrednictwem fal radiowych wysyła określone informacje, czyli wysyła jakiś tam poszczególny kod przypisany dla danego alarmu, urządzenia, centralki. No i tutaj już mamy różne wartości, o których nie będziemy się roztrząsali, natomiast no, żebyśmy ogólnikowo tylko wiedzieli, że mamy kody stałe, mamy kody zmienne. Są bity stałe, są bity takie, gdzie się ta końcówka zmienia. Są piloty takie, w których ten kod możemy ustalić sobie sami. Ale co w momencie, gdy na przykład nasz pilot nie działa, bądź świeci, ale nie wiemy, dlaczego nie zamyka. Czy nasz pilot działa, więc co robimy w pierwszej kolejności? No, pewnie znajdziecie, gonimy do sklepu. Kupujemy nietanią baterię alkaliczną, zakładamy. No, jak kuku rozczarowanie, nasz pilot znowu nie działa, a bateria wydana, nie? Więc tak, ja wam pokażę rzecz taką. Pokażę wam na podstawie mojego miernika, który mam. Co prawda on jest delikatnie, ma odchył, ale mimo to działa. Patrzcie, tu go ustawimy ładnie, żebyśmy widzieli. Jak będę próbował nadawać tym pilotem, pojawia się nam częstotliwość. To jest częstotliwość 436 mega. No i pomimo, że obok gdzieś jest telefon komórkowy, który pracuje w internecie czy gdzieś, bo mi coś tutaj zakłóca. O, już odłożyłem telefon. Mamy 436, prawda? To jest częstotliwość nadawania pilota. To jest standard, który powinien być zachowany, jeśli chodzi o kwestie częstotliwości. No i co byśmy nie wzięli jakiegoś tam innego pilota, widzicie? Ta częstotliwość jest dokładnie taka sama. Jeżeli weźmiemy jeszcze jakiegoś tam kolejnego pilota, sprawdzamy, naciskamy. Widzicie, tu już jest jakiś tam delikatny odchył, 315. To już jest jakiś niestandard, czy już wiadomo, że to jest jakiś wymysł Dalekiego Wschodu. Ale chodzi o co? Ja sprawdziłem, że to coś nadaje. No widzicie, kurde, gorąco, muchy latają, Holender. I tylko będzie teraz ta mucha przeszkadzała, nie? Poleciała sobie, dobra, poleciała. Natomiast nie mając takiego urządzenia, nie jesteśmy w stanie stwierdzić, to znaczy, powiem wam tak, pokażę wam metodę taką prostą, widzicie, nawet jeżeli ja się odsuwam, to ten pilot nadaje. No i teraz tak, sygnał nadawany, moc tego sygnału będzie zależała od tego, jaką mamy baterię wewnątrz pilota. Jeżeli jest to bateria 12, czyli 12-woltowa, czy to jest 27A, czy ta A23, czy A27 odwrotnie, to będziemy mieli ten sygnał mocniejszy. Jeżeli mamy wewnątrz baterię 3-woltową, przykładowo jakaś bateria 2016, czy 2025, 2032 i tak dalej, bo te baterie dzisiaj są naprawdę różne, to ten sygnał częstotliwości będzie taki sam, ale będzie o wiele słabszy, bo tu chodzi o to. Chodzi po prostu o zachowanie żywotności tej baterii. Więc jeśli chodzi o kwestię sygnału, to tak. I teraz rzecz jest jaka.
czy nasz pilot będzie, słuchajcie, nadawał, czy nie będzie nadawał. To znaczy, nie sugerujmy się nigdy tym, że pilot świeci, bo może się okazać tak, to już mówię krytycznie, że tak jak ja w tym momencie pilota naciskam, on wysyła sygnał 433, u mnie jest 436, ale 433 powinien być standard zachowany. To jest sygnał, który pominę, że standard, natomiast on wiemy, że nadaje, ale czy nadaje kod, czy nadaje jakieś śmiecie w eter, my tego nie wiemy. Tego nie jesteśmy w stanie stwierdzić i myślę, że nikt tego nie stwierdzi, oprócz serwisu, który tylko ewentualnie siedzi, programuje takie coś i też wierzcie mi, że nie do końca. Nie do końca, dlatego że żeby sprawdzić, co nasz pilot nadaje, musimy mieć specjalistyczny odbiornik, żeby móc rozczytać, jaki kod, co to jest za kod nadawany. Dlatego też miernikiem możemy sprawdzić, ale już pokrótce wiemy, jeżeli ten pilot... Znaczy, powiem Wam tak, jaka jest jeszcze różnica. Bardzo często, gęsto może się Wam to przydać, sytuacja tego typu. Spójrzcie na tą diodę. Nie wiem, czy to widać na nagraniu, obawiam się, że chyba nie. Ta dioda co robi? Ta dioda, słuchajcie, pulsuje. Bardzo szybciutko ona pulsuje, ona nie świeci światłem ciągłym. Jeżeli się czepimy jakiegokolwiek pilota, mniejsze pulsowanie bądź większe... Oj, tu chyba bardziej to będzie widoczne, bo widzę w obiektywie. Ten pilot pulsuje, ta dioda pulsuje, co świadczy o tym, że faktycznie on nadaje. Sprawdzimy jeszcze jakieś tam innego. Tu też pulsowanie jest. Ale Holender, nie wiem, czy to widać w kamerze. W każdym bądź razie widać pulsowanie, że pilot jako generator nadaje. Natomiast jeżeli światełko będzie świeciło Wam światłem ciągłym, a Wy wiecie, że mieliście kiedyś pulsowanie światła, no to już będzie świadczyło o tym, że pilot może być zielony w środku, czyli z wody, że gdzieś coś tam nie łączy, bądź upadł na przykład i coś od niego odpadło. No ale dobra, wracamy dalej do tematu. Pilota mamy sprawdzonego na naszym mierniku, bo mieliśmy go czym sprawdzić. Ale co w momencie zrobić, jeżeli my miernika nie mamy, bo nie musimy go mieć? To musimy się, słuchajcie, zaopatrzyć w co? Musimy się zaopatrzyć w radio. Tutaj mamy radio, ja go zaraz przysunę. Przede wszystkim radio musi być jakie? Zwykłe radio ze zwykłą skalą. Co znaczy zwykła skala? Taką, gdzie mamy kółeczko do kręcenia, nieprogramowane radio cyfrowe, czyli taka, gdzie wewnątrz jest ten analogowy odbiornik radiowy. Po prostu kręcona skala, która, nie wiem, czy tu jest, pokazuje, gdzieś tam nie pokazuje. W każdym bądź razie kręcona skala, a nie klawiszami przełączane. I co my musimy zrobić? Takie radio musimy przełączyć w tryb AM-u, jeżeli mamy w ogóle AM dostępny, bo być mamy tylko FM, bo to będzie problem, tego nie sprawdzimy. W każdym razie mamy AM, przełączamy AM, no i teraz ja Wam pokażę rzecz jaką, tylko będziemy musieli niestety słuchać. Będziemy musieli słuchać tego pieroństwa. Ja zaraz gdzieś go tu mam przyciszonego. No właśnie, mamy radio teraz podgłoszone. I teraz zwróćcie uwagę jedno. Biorę pilota do ręki. Słyszymy radio w AM, prawda? Jeżeli radio przełączymy w FM, mamy szum, możemy... Widzicie? Gra nasza stacja radiowa. Przełączamy radio w AM, zaczyna buczeć, trzeszczeć, nie wiem, kto w ogóle AM usłucha. No i bierzemy naszego pilocika i co robimy? Kierujemy go blisko anteny, blisko naszego odbiornika. Patrzcie, ja go będę naciskał. Może zgaszę światło, żebyście widzieli to. No właśnie. A teraz słuchajcie, biorę drugiego pilota, któregoś tam innego z kolei. No słychać, tylko w mniejszym stopniu.
Bo mile mnie ale słychać, że ten pilot nam nadaje. Słychać to pikanie. Weźmiemy jeszcze następnego pilota. O, widzicie, jest częstotliwość niższa, ale zobaczcie. Już wiem, że ten pilot widzicie, ja go trzymam. Mamy tutaj od samochodu. Uj, tu są tylko strzałki takie króciutkie. Nie wiem, czy to słychać na nagraniu. W każdym bądź razie widzicie, że bardzo prostym urządzeniem, tylko musicie mieć naprawdę radio takie analogowe ze zwykłą skalą. Naciskając pilota, będziecie jeździli w okolicy odbiornika radiowego, który jest od AM-u. On gdzieś tutaj chyba jest wewnątrz zamontowany na tyle akurat, bo to bardzo ładnie to przenosi przy tyle. Jeżeli nie, to jeździcie wokół antenki i już widzicie, że można za pośrednictwem takiego właśnie radia. Nie będę Wam przeszkadzał teraz, niepotrzebnie. Żeby za pośrednictwem takiego właśnie tego typu radia sprawdzić sobie, czy pilot nadaje. Czy on będzie nadawał sygnał, czyli kod, my tego nie wiemy. Ale na pewno wiemy, że jeżeli ten pilot będzie nawet strzałki dawał krótkie takie, jak daje na przykład klucz fordowski, czyli takie, to wtedy my wiemy, że on też już nadaje, tylko ten sygnał jest o wiele krótszy ze względu na żywotność baterii. No, także myślę, że pokazałem Wam metodę, jaką można sprawdzić pilota w domowych warunkach. Pilotów na aktualną chwilę chyba już nie ma w ogóle, jeśli chodzi o piloty podczerwieni, dlatego nie będziemy tego poruszali. Dlatego słuchajcie, jak macie takie radia, nie wyrzucajcie, a może się Wam kiedykolwiek w nocy, północy przydać, jak nie będziecie mogli w deszczu otworzyć samochodu. Także póki co życzę wakacji miłych, póki ciepło. No i do zobaczenia w następnym filmie. Jak filmik się przydał, łapeczka w górę, zapraszam do subskrypcji i co? Trzymajcie się, do następnego filmu, cześć.